Ojej, znowu, o, ja cię tak proszę. I znowu beznadziejnie, i znowu. Albo piątkę dostałeś. E, o nie, czwórkę dostałeś. Super, czwórkę, ale stać cię najlepiej. Czyli tam jest ukryta też krytyka. Stać cię najlepiej. Ja powinna być taka, jak będę taka, to wtedy będzie okej. Okay. Ja powinnam być taka, ja, ja powinienem być taki, jak będę taki, to będę okej, okay, będę lubiana. I to ja powinno jest tak wysokie, że zupełnie zatracamy ja takie rzeczywiste, jakie jest. Czy tam bym mogła słuchać? O tym, jak się masz w domu, jak tata i mama uczą cię. A, on by, a do dupy mnie ucz. Mm, może, bo nie umie tata. Albo tak umie, ale to słyszę. A jakbyś ty chciał inaczej. O, tak bym chciał, żeby. Wiesz, ja nie zmienię twojego taty, ale mogę mm. powiedzieć, że ty jesteś od, to, od tego, że ty możesz. Tak, tak. Bardzo bym słuchała młodego. To Zróbmy taki eksperyment teraz, dobrze, jeśli pozwolisz. Y co cię wkurza w kościele? O, co mi wkurza w kościele. To ja może wyjdę, żeby ciebie nie, ta, w słowach nie ta. ograniczać. A. Chciałem spotkać się, już wspominałem wcześniej o tym, chciałem spotkać się z tobą. Za chwilę powiesz troszeczkę o tym, czym się zajmujesz. Chciałem się spotkać ze względu, może trochę egoistycznych powodów, powiedzieć o sobie, co ja czuję. Pod wpływem pewnych wydarzeń czy książek, które będę chciał też wspomnieć o nich. Mianowicie mam w sobie gniew i smutek. Dużo gniewu i smutku, kiedy poznaję sytuację, która dla mnie była zaskoczeniem, nowością, sytuacji dzieci, przede wszystkim młodzieży. Właśnie na podstawie chociażby takich rzeczy, blizny, które mówią więcej niż słowa o samouszkodzeniach nastolatków, czy życie mimo wszystko, gdzie są rozmowy o samobójstwach, także o samobójstwach wśród młodzieży. I trzecia rzecz, żyletkę zawsze noszę przy sobie, która chyba wstrząsnęła mną i świadomie że tego słowa, wstrząsnęła. Kiedy zobaczyłem sytuację młodzieży, którzy po prostu sobie nie radzą z rzeczywistością. Stąd zrodził się mój gniew i smutek. Myślę, że przede wszystkim na dorosłych. A, na dorosłych, nie na, dorosłych. Nie, nie, nie na młodych, na dorosłych. I chciałem o tym rozmawiać z Tobą prywatnie, ale nadarzyła się taka okazja, że możemy to upublicznić. Mm -hmm. I mm -hmm. na zasadzie takiej jak Marek Aureliusz, takie zdanie przeczytałem kiedyś jego, chociaż on nie przysłużył się zbytnio chrześcijaństwu. Mm -hmm. <laughs> Historia raczej nie zapamiętała go zbyt mm -hmm. dobrze z perspektywy wierzących. Że kiedy otacza cię zło, to poszukaj jakiejś cząstki dobra dla siebie. To znaczy, znajdź dobro, które możesz zrobić, które możesz, którego możesz się chwycić, mając świadomość tego, że dookoła jest, jest zło. tak, Jest mhm. dużo tego zła. I, mhm. i to, to, to spotkanie nasze teraz mhm. też odczytuję w takim kontekście, że to może być ta cząstka dobra, którą można dać komuś. Mhm. Im więcej osób o tym usłyszy, o tej sytuacji. E, tym lepiej. Mhm. A im więcej usłyszy też y, usłyszy nadzieję, że mhm. można coś z tym zrobić, to, to jeszcze lepiej. Więc jak ta cząstka dobra mhm. się pojawi, mhm. to będę bardzo usatysfakcjonowany. Tak. Ja myślę, że ona się już jawi to, co Piotr, y, Pawle mówisz, że złozić smutek, ale co ja mogę, to zobaczyć w to dobro, które, bo czasami no nie mam, nie jesteśmy w stanie mieć wpływu na wszystko i na wszystkich, ale kiedy się mogę spotkać z kimś, kto cierpi, jak tu, jak tu słyszę, że czytałeś i dużo tam cierpienia młodego człowieka, to mogę, jeśli mam doświadczenie spotkania z taką osobą, no, to, że już jesteś tu i o tym mówisz, nie wiem, czy kto usłyszy tych, co cierpi. Ale to, że my już się spotykamy, to już się to dzieje, to, to, to takie dobro. Bo może się wzmocnimy spotkaniem naszym, że będę bardziej świadom, kiedy się spotkam z kimś w cierpieniu, że mu nie zabiorę może i tego cierpienia, ale mogę mu ofiarować siebie w jakimś takiej cząstce zobaczenia, nie wiem, dobra w nim, w sobie, mhm. albo też tego, co ja bym mógł, żeby no jakby wyłyskać to dobro. Nie wiem. Samo bycie z kimś już jest tym. I myślę, że to, co powiedziałaś teraz, że jest jakimś definicją tego, co, co robisz zawodowo. Tak. Jestem psychologiem. Pracuję z dziećmi, z młodzieżą i z młodymi dorosłymi, ale też jestem psychoterapeutą w szkoleniu. I, 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 i co mogę powiedzieć... Mm, że spotykam się z tym cierpieniem. Też go widzę wśród młodych, że bardzo duży wymiar tego jest, cierpienia. Bardzo w ostatnich latach, myślę, że okres pandemii wypuklił już e, różne mm, jakbym miała Różne, nie chcę powiedzieć słowo cierpienie, ale wypuklił y, potrzeby współczesnego młodego człowieka. Wypuklił potrzeby, potrzeby, a przez co wypuklił, przez to, że tyle w pracy swojej widzę y, niezaspokojonych potrzeb młodego człowieka. I Próby zaspokajania bardzo często mają taki obraz, że tata z mamą wie, jakie ty masz potrzeby, i próbują zaspokajać ich w swoim takim patrzeniu. Ja wiem, co ci potrzeba, ja wiem, co powinieneś, jak powinieneś. Jak mnie będziesz słuchał, to, to będziesz szczęśliwy. Co może być no, dobrą motywacją z jej strony, tak, tak. że ja chcę Twojego dobra, tak, tak. ale na swój sposób tak. w rozumianego tak. dobra. Ponieważ ja mam takie doświadczenie, więc chcę tobie dać i wiem, że to zadziała. No. I, 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 I z tym się ja spotykam. I kiedy jest ta przestrzeń uświadomienia, że rodzica potrzeby są innymi potrzebami jak młodego człowieka, mam tu na myśli. Młodzież, która wchodzi w okres dojrzewania, czyli powolutku wchodzi w dorosłość. Więc potrzeby małego dziecka są naturalne, zaspokajane przez rodzica. Dziecko jeszcze jakby tej świadomości nie ma ma takie podstawowe potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba opieki, potrzeba yy, Nakarmienia, potrzeba bliskości, dotyku, potrzeba zabawy, uwagi. One bardzo podobne są w okresie dojrzewania, tylko one są bardziej świadome, są bardziej wyraziste i zindywidualizowane. Ja potrzebuję takiej bliskości. A bliskość może być różna. I kiedy rodzic spotka się z tym, z potrzebą dziecka, to łatwiej im. Wszystkie trudności okresu tego rozwojowego, jakim jest okres dojrzewania, mogą się zasymilować, dobrze spotkać. A jeśli jest tak często, że słyszę Twoje potrzeby, ale jesteś jeszcze za młody i za głupi, w cudzysłowie, my wiemy lepiej. I pewnie tam się kryje troska, tylko czy to jest dobra. Tak? Troska, dobra. No, często spotykam się, że jeśli to jest tylko spojrzenie rodzica na potrzeby dziecka przez pryzmat swój, ty się powinieneś uczyć. Ja ci nie wiem, zapewniam to, 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 nawet już wiele w domu, nie musisz, tylko żebyś się uczył, bo przecież to jest twoja przyszłość. Pytanie jest, czy ty też chcesz tego? W jakiej mierze, W jakiej mierze jest to troska rzeczywiście o, o dziecko, zwłaszcza o nastolatków? A ile jest to troska o zaspokojenie siebie, rodziców? To znaczy, ponieważ ja chcę mieć ciebie takiego, z takim zachowaniem, z takimi ocenami, z takimi talentami, z takim rozwojem, na ile jest to troska rodziców o siebie, to znaczy o zaspokojenie swojej ambicji, tak, że ja widzę moje dziecko, jestem, mogę powiedzieć, że jestem dumny ze swojego dziecka, tak? bo ono jest takie, jak ja chcę, nie? a nie jest właśnie porażką, nie? moją. Myślę, że to też z, naszych, z naszej kultury się rodzi oczekiwanie. Ja oczekuję. My, my oczekujemy, że dziecko się będzie zachowywało tak jak chcemy, a jeśli nie robi tego, to tu się coś dzieje. I właśnie, żeby się w tym dzieje, spotkać dzieje się czasem, jak te oczekiwania są inne. Dziecka i rodzica, to tam się pojawia to napięcie, i to jest bardzo ważne, jest trudno się spotkać w napięciu. Trudno, jak i dziecku młodemu, i mam tu znowu na myśli nastolatka, bo go szybciej odpala w emocjach, bo jakby natura trochę go tam wyposaża już w te mechanizmy, że idziesz w świat, i w tym świecie potrzeba będzie ci świadomego przeżywania, myślenia, działania. A ja się chcę z tym spotkać, to pierwszym środowiskiem bezpiecznym jest dom, by się zróżnicować. Jest to tata, mama. I często rodzic ma z tym trudność, bo czasem to nie jest ładne, piękne, fajne, miłe. Jest trudne, jest złość, jest napięcie, jest różnica, jest krzyk, jest obraza. jest obr... I, I pytanie jest, jaka jest gotowość do przyjęcia takiego dziecka przez dorosłych. Stąd się mówi: małe dzieci mają problem, duże dzieci, duży problem. Coś w tym jest, tak. Małe dzieci, to jak mówi się, że tak w naszym domu jest, to mówimy tak jest i koniec. I dziecko to przyjmuje, gdyż no tak się uczy dziecko, tak, przez wzorce, przez to, jak mu to pokazujemy, jak to z nim robimy i, i, i to jest jakby naturalne, że to przyjmuje. Ale jest taki okres w życiu młodego, czyli w okresie dojrzewania, że już tak nie tyle przyjmie, ale on chce jeszcze to zrozumieć. A bardzo często... Jest mu trudno zrozumieć, bo, 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 bo też siebie stwarza w tym okresie. Tak? Swoją buduje tożsamość, osobowość, swój światopogląd, swój system wartości, i, i ten przekaz od z domu musi być przez, prze, przetrawiony przez młodego człowieka. I tam czasami coś jest takiego, że niestrawnością. Mamo, ja nie chcę iść do kościoła, bo tam jest nudno, a oni tam gadają, nie rozumiem ich, co gadają. No i pytanie jest, czy ten rodzic się spotka w tym słowie, czy przyjmie, a co ty tam wiesz i dalej potraktuje jak tego małego, po prostu chodzimy i koniec. A młody człowiek chce też już iść, ale już tego smakować, zrozumieć, co w tym kościele. Ja też chcę się z tego coś zaczerpnąć, czegoś się nauczyć, a nie tylko przyjąć, nie wiem, wiedzę czy jakąś informację o tym, że trzeba być dobrym. W takim razie jakiej pobożności potrzebuje młody? Znaczy, nie wiem, czy pobożności potrzebuje? Ja myślę, że potrzebuje spotkania. E, pobożności, co mam na myśli, pobożność. Dziś ta pobożność odpala młodego. Ponieważ rodzice przekazują mm -hmm. pewne, mm -hmm. że trzeba iść do kościoła, mm -hmm. trzeba się modlić, mm -hmm. trzeba chodzić na religię, do bierzmowania, mm -hmm. przystąpić i tak dalej. Więc jest to jakaś forma pobożności. Mm -hmm. Ale czy, czy młody człowiek tego potrzebuje, takiej pobożności? A jeśli, jeśli nie, co podejrzewam, że tak właśnie jest, że takiej pobożności raczej nie potrzebuje, mm -hmm. na ile spotykam się mm -hmm. z, z młodymi, to jakiej pobożności w takim razie będzie dla niego, jaka pobożność będzie dla niego do zaakceptowania? Kiedy zostanie przyjęty, kiedy zostanie zobaczony, wysłuchany, w tym, że mu jest trudno być teraz w tym kościele, bo tego może nie rozumieć, może tego nie chcieć, i jak zostanie w tym zrozumiany, to ja myślę, że jak wysłuchany, zrozumiany, gdzieś. I ja nie mówię, że to się zadzieje w ciągu chwili, w ciągu momentu, tylko, że to może być proces dojrzewania, do tego, że ja na przykład chcę przyjąć pobożność, chcę przyjąć. Ona się zmienia, bo ta pobożność, którą, która przemawia do rodziców, może już nie przemawiać do pokolenia młodych ludzi, mm -hmm, mm -hmm. ona się może przekształcać w. Taką pobożność, którą, którą ten młody może przyjąć jako swoją. E, i, ale jak nie będzie raczej ta potrzeba tego korzenia, tego spotkania, jak teraz mamy, spotkania, jak ja się mm, spotykam, a mam na myśli spotkanie, żeby się zobaczyć, żeby się poznać, bo jak ja się zobaczę i poznam, no to ja mogę wtedy trochę zrozumieć Twoje potrzeby. I jakoś tak pokierować yy, yy, młodego człowieka, że, że łatwiej mi będzie używać sposobów na to, żeby dawać tego świadectwo. Yy, nie, to się zapyta. O czym chciałam powiedzieć, już, już, już. Bo chciałam powiedzieć, bo tutaj się zakręciłam, że o tym spotkaniu, że jeśli ja się spotkam z drugim, tak jak pracuję z młodzieżą to ja go muszę poznać, a poznanie jest w to, że jestem obecna w tym spotkaniu, nie tylko Jestem jako psycholog, tylko chcę być też jako człowiek, żeby go zrozumieć, żeby zobaczyć na, w jakim on tym stanie jest. teraz tu i teraz. Bo to mi pozwoli no, pójść dalej nie wiem, w tym, żeby wzbudzać w nim pragnienie nie wiem rozwoju tego, żeby szedł Świadomie swoją drogą, bo, bo jeśli będzie taki świadomy na swój wiek rozwojowy, to myślę, że potem pojawiają się no, te pragnienia, pragnienia bliskości, pragnienia, nie wiem, pogłębienia tego sensu życia, po co ja żyję, na co żyję, po co to życie moje, to wtedy się może taki zrodzić to pragnienie na przykład, no... Coś więcej niż tylko być, ale po co być. No i wtedy może się być przestrzeń na wiarę, przestrzeń na to, wiesz, co, co mi pomaga, żeby te pragnienia w sobie, nie wiem, rozwijać. No, że duchowość. To jest coś, czego zabrakło mi, czytając te, te książki. To jest coś, czego mi zabrakło u nieuwzględnienia y, przestrzeni duchowości. No, może y, transcendencji, o tak. Nie? Może nie duchowość, to będzie już mhm. głębiej troszkę. Natomiast zabrakło mi czegoś takiego. Y, autorzy tych rozmów y, nie uwzględniali takich potrzeb. Tak, Była tam czysta, czysta psychologia. Mhm. tak. Natomiast nie było odniesienia do czegoś. Y, no, myślę, że nazwę to czegoś głębszego, tak? Do czegoś, co można się odwołać do takich potrzeb też y, 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 właśnie. Jakieś przeżycie transcendencji, nie? Mm. Czy to może pomóc? Y, czy Kościół może, czy my jako, jako, jako duchowni, czy możemy coś takiego dać? Co możemy zaproponować i w jaki sposób zaproponować? Że ten konflikt może, zwłaszcza ten konflikt między rodzicami a, a, a dziećmi, gdzie rodzice mówią, masz iść do kościoła, a dziecko mówi, yy, nie, chcę. nie chcę, albo pójdę, ale pff, nic z tego nie będzie. Tylko tak, tak sobie otwajkuje żeby się mama z tatą nie czepiali. Być może gdzieś pomiędzy rodzicami a, a młodzieżą jest nasze miejsce, tylko my tego nie widzimy. Nasze zadanie, w jaki sposób pokazać, że to, tam jest życie, że tam jest coś więcej niż tylko rytuał, mm -hmm. ale yy, być może to jest miejsce dla nas, ale jak mamy to mm -hmm. zrobić? Życie y i rytuał, słyszałam. Mm. Życie i rytuał, życie. Życie to jest to, co teraz się między nami dokonuje. Jesteśmy tutaj, patrzymy na siebie, słuchamy siebie, rozmawiamy, dzieje się, żyjemy. Ja widzę, słyszę, odczuwam, yy, choć teraz czuję takie jakieś drżenie, bo to jest taka rozmowa. Może za mało kawy Tak, Może. że nas nie słyszą, co że. M? To to życie, a życie to jest taka no, świadomość, że ja jestem, że ja jestem. Przeżywanie życia. Ja obserwuję bardzo często w spotkaniu z młodym człowiekiem takie właśnie przeżywanie, przeżywanie, ale zabrakuje mi takiego świadomego doznawania życia, więc jakby zatrzymuję się i mówisz Pawle, o tym taki meta, żeby ta duchowość jak może, no jeśli nie będzie tych podstaw. Kim, świadomość kim jestem. Okres dojrzewania bardzo ma taką charakterystyczną potrzebę. My już w okresie jak tym my jesteśmy, to już jesteśmy bardziej świadomi. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Po co żyję? A właśnie okres dojrzewania jest tym czasem, kiedy mają nastąpić bardzo silne te dylematy. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Po co żyję? Jeśli on się spotka z samym sobą, a mam tu na myśli z tym co czuje, co myśli, jak się ma w swym ciele, no, to aż samo to się może stać, że ja no, mogę zapragnąć czegoś głębiej, czegoś więcej. Więc e, wtedy oddaję się głębszej refleksji, i wtedy e, no, ten metapoziom może e, rodzić się. Rodzić się. Ja chcę nie tylko. I potem bardziej świadomie ten rytualizm, tradycja, religijność do mnie przemawia. Ale jeśli tego będzie bez życia, bez serca, tam nie będzie biło serce, no to, no to trochę widzimy, trochę, że młodzi mówią: Ja nie czuję tego kościoła. Ja go nie czuję. To jest piękne słowo. A ja słyszę potem, nie? kościół to nie kwestia uczuć. No, nie tylko. Uczucia są, ale też nie tylko. Ale jak się zbagatelizujemy, że ja nie czuję, no to, no to no, no przestajemy żyć, jak nie czujemy. Jak ja nie. nie wielu młodych mówi: Nie wiem, co czuję. To, co zazwyczaj mama mówi. Hmm? Nic się nie stało, jest ok. Nie? Po co beczysz? przecież wszystko jest ok. Więc zaprzeczanie własnym przeży przeżyciom, bo mama wie lepiej, no, odcina nas od, 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 od kontaktu ze sobą. Chciałbym jeszcze do, do kwestii yy, kościoła, już później z perspektywy dorosłego, jeszcze, jeszcze wrócić. To. Tu sobie poużywamy troszkę. Tak, tak, to jest. O, to może lepiej, bo hmm. powiem o sobie trochę. Nie? Więc mówiąc, poużywamy, używamy, traktuję to hmm. naprawdę poważnie, hmm. Dosłownie. Hmm. To, dosłownie. To znaczy hmm. myślę, że nie, nie, nie wolno, już wręcz nie wolno, świadomie używam tego słowa, hmm. bać się takich słów, które mogą być czasem uznane. To jest hmm. atak na kościół. Hmm. Natomiast to jest głos, który może pomóc. Hmm. No to wcale nie jest tak. atakiem. Ale do tego tak. wrócimy, dobra? Tak, tak. Jeszcze wysypię tutaj garść na stół. Faktów, statystyk. Czytam raport Młode Głowy, mhm. przeprowadzony dosłownie kilka miesięcy temu, który mówi tak, że co trzecie dziecko to jest badania robione na grupie dzieci młodzieży do 19 roku życia szkoła podstawowa i średnia mniej więcej. Co trzecie dziecko nie ma chęci do życia. Prawie 9% dzieci w Polsce dzieci. Deklaruje, że podjęło próbę samobójczą, czyli szacunkowo może być to na rok 2021 340 tysięcy młodych osób. To są koszmarne liczby. Myślało o niej prawie 40% uczniów, czyli można szacować, że jest to nawet 1,5 miliona osób. To są myśli e, czy próby samobójcze. Nie? Połowa uczniów ma skrajnie nisku samoocenę. Twierdzą, że się nie nadają do niczego. Nie? Co szóste dziecko się okalecza. Prawie połowa ma zaburzenia odżywiania, czyli kompusy, kompusy, nie, objawia, obiada się albo głodzi. E, 40% ogląda materiały prezentujące przemoc w sieci. Najbardziej popularna jest fame MMA, mm -hmm. <laughs> jeśli wiesz, co tak, to, to jest. Tak, tak. Nie? E, trzy trzy y, podstawowe, y, najbardziej wyróżniające się przestrzenie to jest stres, brak wiary w siebie i poczucie bezużyteczności. Hmm, tak. To jest obraz y, no, polskiej młodzieży. Polskiej młodzieży i te statystyki, ja już powiem, że to jest bicie na alarm. z nasza przyszłość. Oni są przyszłością naszą co mogę powiedzieć, że na to wpływ ma wiele czynników. Jednym z nich jest czynniki wychowawcze, że mm, są te oczekiwania bez spotkania. Jak taki będziesz, to ja Cię będę kochał. Kochamy bezwarunkowo, ale czas, często spotykam się teraz, że no, jakby też czynniki um, edukacyjne ty musisz się uczyć, ty musisz mieć wyniki, ty musisz zdawać. Jeśli nie, no to już jesteś inny. Nie chcę powiedzieć często młody, jak już mam gorsze wyniki, to jestem gorszy. Nie to, że słabszy w matematyce, a w tym, albo po prostu tak, jestem na takim poziomie, jakim jestem, i to jest dla mnie wystarczające, żeby to usłyszeć od nauczycieli. Ja nie słyszę, nie spotykam się z tym. Po prostu ja jestem jeszcze z pokolenia, gdzie he, były dzieci zdolne. Takie piątkowe, zdolne się nazywało, a reszta byliśmy my. Ja się z nimi: czwóreczka, trójeczka. Nigdy nie odczuwałam, że to jest coś gorszego. A dziś spotykam się z młodymi, że to już jest kategoria gorszy, głupszy. Statystycznie nie wszyscy są piątkowi. Jest ich jakiś procent. Stąd pewnie wynika to poczucie i bezużyteczności, bo jak nie masz dobrych wyników, nie, nie masz osiągów, ale też i nie masz oczywiście w mediach społecznościowych wystarczającej liczby followersów, tak zwanych. Nie? tych albo, lajków, ktoś, lajków. albo ktoś da ci mm, unlike, mm, nie? Mm, czyli tak, nie, nie tak, lubię tego, nie podoba tak. mi się. To, to, to się rodzi. Ja spotkałem się też, też w bezpośrednio w rzeczywistości, w której ja jestem z hejtem. Oczywiście to jest temat rzeka. Mm, tak, to jest tak. przestrzeń, o której można tak, mówić tak, godzinami. Super, przemoc to teraz jest jedno z ważnych. Tak. I, I to jest coś, co generuje poczucie muszę co się zrobić, żeby zaistnieć. Muszę się podobać, muszę tak. czasem zrobić coś głupiego wręcz, mhm. żeby ktoś to zobaczył. To są, to są nasze jakby też takie mechanizmy, które nas trochę bronią, żeby jeszcze bardziej się nie pogłębiać. I to jest takie nasze ja powinnościowe. Jak, ja powinna być taka, jak będę taka, to wtedy będzie okej. Okay. Ja, ja, ja powinienem być taki, jak będę taki, to będę okej, okay, będę lubiana. I to ja powinnościowe jest tak wysokie, że zupełnie zatracamy ja takie rzeczywiste jakie jest bo jesteś najlepszą wersją siebie a jeśli my zaczniemy się porównywać jak jaki powinienem być to już na starcie źle nam wychodzi bo jak się zaczynamy porównywać bo ty tak nie jesteś tym i tym i tym i tym kogo oglądasz kogo słuchasz ty możesz się inspirować ale jeśli ty chcesz być taki jak ten ten i ten czyli zaczynam się porównywać to już na starcie Przegrywam trochę, bo ty nie jesteś tym i nie będziesz. Ty jesteś tym, kim jesteś. Jestem Aszka i uważam najlepszą, najlepszą wersją siebie. Co nie znaczy, że nie znam swoich słabości, które wcale nie, no, nie, nie muszą umniejszyć mojej wartości. Tylko czy my sobie dajemy do tego prawo? Młody człowiek popełniający błędy dziś dostaje reprymendy w szkoleniach. Okej, okay, masz jedynkę. Możesz coś z tym zrobić. Jedynka popraw. Mama, ojejku, popraw. Zrób. Że powinny nam, jak będę... Pilną uczennicą, pilnym uczniem, albo dobrym synem, dobrą córką, czyli robić to, co tata z mamą każe, to będę wtedy fajny i to, co koledzy, będę fajny, będę fajny. I mama z tatą mówią, ojejku, jaki on był fajny, zawsze nas słuchał. W okresie dojrzewania, no słuchaj, już nie ma taty, mamy tylko kolegów, tylko innej grupy, tak? Fajny, zaczyna pić, bo oni piją, palić, bo oni palą. I też zaczyna to robić, bo każą mu, bo rodzice też kazali mu. Czyli stracił, kim jest. I dlatego teraz ważne, żeby się trochę spotkać, spotkać z tym, by, by on w spotkaniu z nami mógł zobaczyć siebie. Kim jesteś? No Paweł, jesteś Pawłem. Cześć. No, spotkałem się, co tam? Słychać? A, tnesie? No? A, słyszę to. I nie jest w kategoriach oceny. Jak ty to możesz? Aha, aha. nie jest. To jest język, on do mnie mówi. Właśnie, chciałbym, żebyśmy troszeczkę weszli w tę przestrzeń bardzo trudną, też, ponieważ we mnie samym rodzi się znów y, gniew, tak? że dlaczego tak jest, niezgoda. Bardzo utkwiło mi, nie wiem, czy pamiętasz Dżumę Alberta Kami. Mhm. Jedno zdanie w zasadzie, nawet nie pamiętam dokładnie mhm. fabuły, zdanie doktora Rie, jeśli dobrze wymawiam mhm. to, to nazwisko, który mówi: Nigdy nie pokocham świata, w którym torturowane są dzieci. Nie? Gdzie cierpią dzieci. Nigdy takiego świata mm. nie pokocham. On jest agnostykiem, mm. ateistą. Mm -hmm. I to, to, to zdanie utkwiło we mnie od pierwszej, kiedy pierwszy raz czytam tę książkę, bardzo mocno. I ja mam w sobie coś podobnego, że nie, nie mam zgody na taki świat. Nie? nie mam zgody na świat dorosłych, w którym dzieci robią sobie krzywdę. Nie? Sobie, sobie nawzajem, a tym bardziej, kiedy dorośli robią krzywdę. Nie? W taki czy inny sposób. Mm -hmm. tak? Zrozumiem i słyszę, że nie ma zgody nigdy na to, żeby dorosły mógł krzywdzić, bo jakby naszą jest odpowiedzialnością zabezpieczyć poczucie bezpieczeństwa dziecka. Ono potem dojrzewa i samodzielne się staje. Mogę zrozumieć i przyjąć, że w taki sposób czasem młody sobie radzi, że sobie krzywdzi. To mogę zrozumieć, bo to jest jakiś głos, jakiś sposób, bo jeszcze żyję. A się nie zabił. Jestem z Tobą i prowadzę w spotkaniu takim, w pracy swojej, gdzie by to zrozumieć i jakby też pokazać i odkryć, że w nim jest ten potencjał, że on że on ma w sobie, bo to jest nam dane z natury, że każdy w sobie ma ten potencjał, żeby móc w tym świecie funkcjonować, ale w tym świecie, który nas otacza. Ale jest to tylko możliwe, kiedy będzie świadomy, kim jest i co wokół niego jest. A bardzo często spotykam się, że dziś są nieświadome tego, co się dzieje w nim samym. Ciało często podpowiada. Żyje w całym jakimś napięciu psychosomatycznym, somatyka. W jaki sposób? Właśnie. Bardzo dużo mamy. Tu, tutaj, tutaj mówiłeś o tych statystykach, jak dużo dzieci somatyzuje, czyli przez ciało swoje różne potrzeby. Tak, somatyzacje, bóle, dzisiaj różnego rodzaju nerwice takie płynące z ciała, e, bóle głowy, migreny, by, takie bóle brzucha e, i, 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 i można by ich tak wyliczać, e, nawet samo drżenie rąk, e, samo mimowolne ruchy ciała, takie ktiki e, nerwowe. E, to jest język. My język kojarzymy, ten język, z mową, z mową, mówieniem. Mową, e, no i ja też znam e, i doświadczam pracy z dzieckiem mutycznym, to znaczy mówi do mnie, ze mną rozmawia, ale w szkole i e, w miejscach publicznych nie mówi. Ale ciałem pokazuje tą mowę. jest takie już zagrożenie, z czegoś tam wynikało, Sprzeżyć szkolnych, że tak sobie radził z tym swoim lękiem i bólem. I ja wtedy tego nie oceniam, czy to jest w kategorii dobrze, źle, patologia. Mm -hmm. Tak sobie radził, to był mechanizm obronny. Wtedy mu pomagał, ale jest teraz, tutaj ze mną. I czy to Ci dalej pomaga, czy Ty chcesz coś z tym zrobić? Tak, chciałbym. To tu masz przestrzeń bezpieczną. Możemy razem ze sobą rozmawiać, okej? Okay? Gdzie jeszcze czujesz, żebyś mógł? A to do sklepu. Dobra, tam nie trzeba tak dialogować. A? To tak super. To poszerzam swoje doświadczenia, ale w poczuciu bezpiecznym, czy, czy już jestem. Ale jeszcze z kolegami nie, bo tam dostałem ranę. Zmieniłem szkołę, ale tam jeszcze nie. Ale już szeptem mogę mówić. Super. Więc jakby stopniujemy, to yy, powracanie do tej takiej równowagi psycho psychospołecznej, ale na takiej dynamice jak ten młody, a to jest właśnie to prowadzenie w spotkaniu. Ja mówię terapeutycznym, ale też można koleżeńskim, można też duchowym. Nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie, żeby cały świat poprowadzić, tak? Ale tam, gdzie jestem, z kim jestem, to, 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 to jestem. Słyszę Cię, widzę Cię i tak sobie radzisz, ale ja Ci, jeśli to służy i niesie dobro, Okej, okay, to wzmacniam to. Pochwała, pochwała. Dziś mówimy, kiedy my chwalimy dzieci, kiedy my w ogóle siebie chwalimy. A? Pochwała, je wzmocnij to. Czyli jak głos usłyszy, ucho usłyszy, jezu, super, ty to zrobiłeś. My mamy tak trochę kulturową, łatwiej nam ganić wychowawczo, tak? Ojej, znowu, ojej, ko, ja cię tak proszę, i znowu beznadziejnie, i znowu, albo piątkę dostałeś, nie, czwórkę dostałeś, super, czwórkę, ale stać cię najlepiej. Czy tam jest ukryta też krytyka, stać cię najlepiej bardzo dużo mam dzieci. Czerwone paski, ale stać go najlepiej. Co jeszcze musi się wydarzyć, żeby cię stać? Na no całe życie będę ciągle niewystarczający. Mała dygresja. E... Faceci potrzebują do wartościowania. A, bardzo. Tak, tak. Mam męża. Żeby, żeby usłyszeć, no, że dobrze tak, to zrobiłeś. Tak, dobrze tak, to tak, zrobiłeś. Tak, Świetnie tak, prowadzisz tak, samochód. Tak, Potrzebujemy tak, tego bardzo. Tak, tak. I to jest piękne. Nie. Ale żeby to się mogło zadziać, to to chcę usłyszeć. Mhm. Bo i od męża usłyszeć. Domyśl się! To my kobiety mamy tak, nie? Tak. Mhm. To jak chcę to usłyszeć. Ale kiedy to mogę usłyszeć? Kiedy jest bezpiecznie w tej relacji. Nie mówię, że będzie łatwo, ale jest bezpiecznie. Mhm. Że ja się mogę zdenerwować i wkurzyć i wiem, że nie, zast... nie od razu będzie ocena. Ocena, ocena. Ocena, kiedy się zaczyna w trudnym dialogu od razu odcina młodego człowieka. Kiedy rodzic zaczyna oceniać, odcina się naturalny taki mechanizm i zostaje z tym wszystkim gdzieś potem sam. Tego jest tak dużo i bez kontaktu z, ze sobą, no to zaczyna no, destrukcyjnie działać, tak? Samoagresja, mm -hmm. czyli okaleczenia, myśli samobójcze, mm -hmm. albo też i czyny samobójcze, nie już popełnienie, ale takie to też jest język. Ja go nie oceniam. Tak, masz tak. I jeśli, jeśli zrozumiałem, to ważne jest, y, y, będąc, y, no zwłaszcza ci, którzy mają dzieci. No ja nie mam dzieci, więc to, tego doświadczenia nie mam, y, y, ale. Y, Łatwo jest powiedzieć, no ta młodzież, tak, jest, jest głupia. No Używam słów, które tak, po prostu funkcjonują tak, między tak, nami, tak, tak? Że agresywna, bezmyślna, seksualizowana okropnie, prawda, wręcz bezwstydna, tak? Przez swoje zachowania, nawet. Ubranie, biżuterię, no sposób. Bycia. Sposób bycia, tak, czasem agresywny. Mm -hmm. Jeśli dobrze zrozumiałem, to jest w tym um, takie, takie wołanie: um, posłuchaj mnie. Ja, ja mówię do ciebie, posłuchaj mnie. Zobacz mnie. Jest z natury. Taka głęboka potrzeba każdego, nie tylko dziecka, młodego, starszego, ale i nas dorosłych, żeby być zobaczonym. Taka potrzeba, zobacz mnie, usłysz mnie, kiedy jest mi trudno. To tak wewnętrznie, my możemy korzystać ze swoich sposobów jakoś tak regulowania siebie, to jest dobrze, ale przy wsparciu jest mi łatwiej uświadomić sobie tą siłę, by sobie pomóc. Więc usłysz mnie, zobacz mnie, a... Takim wypukleniem jest właśnie okres dojrzewania, kiedy tam się młodzież zaczyna różnicować ze światem, w którym został wychowany i światem, który poznaje, bo on właśnie po to my go wychowujemy, żeby potem on poszedł w ten świat, mm -hmm. czy opuści to gniazdeczko, żeby wił gniazdeczko swoje i on czasami tam będzie wracał i znowu w swoje budował i buduje w przeróżny sposób, przekraczając granice, bo on nie wie, gdzie te tak, ustawia je, gdzieś tam je szuka i wcale nie robi to idealnie i właśnie okres dojrzewania właśnie różnicuje się bardzo takim charakterystycznym buntem. Ja mam na, na myśli bunt dobry bunt. No jak to buntować? Tak, dobry bunt. Buntuje. Bądź grzeczny przecież, tak. nie? Mamy prawo się buntować, tylko żebyśmy nie, siebie nie krzywdzili w tym buncie innych. Mamo, ja dziś nie kocham, ale nie krzywdzę tym. Te emocje nie są niczym złym, tylko sposób możemy, tak? Nie kocham i rzucić krzesłem do mamy, to już mówimy przemoc, tam nie ma miejsca na to. Ale mogę dziś mieć z tobą zły dzień, tak mam, tak? A mama wtedy, ojej, ja, poczucie winy, jak ty, synku, mnie nie kochasz, ja ci całe życie oddałam. Aha, dzisiaj, synku, mnie nie kochasz, okej, okay, ja cię po czasy kocham. No, ale dzisiaj ty nie, no to rozumiem. Akceptacja takim, jakim jesteś. W tej autentycznym, swoim dzisiaj, humorze, bo nie dostałem tego, co chciałem, ne, gry więcej na. Tabelcie. Dla mnie było szokiem, kiedy usłyszałem od mamy um, chyba trójki dzieci, i było to najmniejsze dziecko, nie średnie, przepraszam. Kiedy powiedziała do mnie: mówi, Wiesz co? Ja nie lubię swojej córki. Ja jej nie lubię, on mnie tak denerwuje, wkurza mnie. Ja jej nie lubię po prostu. nie? nie dla mnie to było szokiem. Pierwszy raz spotkałem się z takim stwierdzeniem, że jak matka może powiedzieć takie słowa o swoim dziecku, nie lubię. Ale to była prawda, co ona czuje. Tak. Bo sobie nie radzi z jej zachowaniem, bo tak. jest nadpobudliwe. Taba tak. Pozwoliła tak. sobie na to, że dopuściła do siebie to uczucie, nie lubię tego dziecka, ale zrobię dla niego wszystko, bo go kocham. Kocham to uczucie względnie stałe. Ja kocham swojego mhm. męża. Względnie. A, tak, to jest względnie stałe uczucie. I chciałabym, żebyśmy przeżyli ze sobą całe życie. Ale mam jeszcze emocje, które są wynikiem różnych zachowań, czynników zewnętrznych, więc raz w miesiącu mam ochotę go ubić. Bo coś tam zapomniał, bo coś gdzieś tam tak samo w drugą stronę, bo jest. Więc kocham, ale, w... ale są takie momenty i emocje, które są na tu i teraz, bo coś się podziało, że jestem wkurzona, zła, Boże, jakby mogła, to bym go. No, i tak może być żeby być autentycznym. Mm -hmm. Ojejku, nie mm -hmm. mogę być na męża zła. Jeśli tak, a nie mogę na swoje dzieci. Jak ja mogę dziecko nie lubić teraz? No i dziecko może być tak męczące, że jakoś święte prawo jego jest przekraczać granice, czyli sprawdzać, ile jeszcze, aż ta żyłka Ile uda mu się nie... wyciągnąć od tak. rodziców. Tak. I to jest naturalne, że nas to wtedy uruchamia, jesteśmy zdenerwowani. Yy, wtedy najmniej lubimy te nasze dziecko. Ale względnie zrobię dla niego wszystko, bo go kocham. Więc dobrze ta emocja może dać informację. Słuchaj, wiesz, jestem tak zdenerwowany, teraz po prostu tak wkurzony, jak ty te buty tak tam zostawiasz. Następnym razem proszę buty do koszyka. Myślę, że to jest bardzo ważny komunikat dla rodziców, i chyba dobrze, żeby to usłyszał jak najwięcej rodziców kiedy zdejmuje się tę nakładkę pobożnościową trochę, tak, naszego wychowania takiego kościelnego, że tak trzeba, tak ma być, tak jest poprawnie, tak. tego nie wolno, ale żeby rodzice potrafili sobie powiedzieć tak, że mam prawo do gniewu na swoje dziecko, tak. ale nie muszę go wyrażać w sposób destrukcyjny. Tak. Nie? tak, bo co ja teraz, takie jest trochę napięcie, bo jakby Rozróżniać chcemy dobre emocje i złe emocje. Dobre to te, które pożądane są i trzeba, a te złe to nie. No nie patrzymy w kategoriach emocji w ten sposób. Wszystkie emocje są dobre. tylko A mamy taki trend w szkołach, słyszę to od nauczycieli, od kapłanów: jak? dobre i złe. Co ty się złościsz? Złość piękności szkodzi. I projekty, nasze wychowawcze. No i jak ja jestem wychowany, że się nie, nie mam prawa złościć, czyli złość jest sama w sobie zła i jak ją doświadczam, to już się siebie karzę za to. A wszystkie są dobre emocje, jedyne są przyjemne, inne nieprzyjemne. Smutek jest nieprzyjemny, ale on nas chroni, to jest nasz przyjaciel. Smutek jest wtedy, kiedy nasze potrzeby nie są zaspokojone i smutek przychodzi, coś jest, informuje cię jakaś moja potrzeba. Złość też jest dobrym przyjacielem. Złość, ktoś przekracza moje granice, informacje, mam złość, ktoś przekracza, to ja się odpalam i wtedy mogę się bronić. Jak mnie ktoś przekracza, smutek mogę się ukoić, bo moja potrzeba. Powiem: "Hej o, mama przytul mnie, bo jestem smutny". Radość to łatwiej nam ją wyrażać, ona jest jaka pożądana. Właśnie o tym trzełaby, że wszystkie emocje są dobre. Bo i tylko nauczyć informacji, że one o czymś mówią i sposób wyrażenia możemy dawać. dobry, niedobry. Złość może być wyrażona w sposób dobry, niedobry. Tutaj Do potrzebne są granice. Granice. Tak, masz prawo się złościć, ale nie masz pra masz prawo nawet tą złość rozładować, ale nie możesz mnie skrzywdzić czy siebie. Tak, nie możesz. Bo, bo to jest przemoc, tak? Gdybyśmy tak robili, no to byśmy względem ciebie podobnie. To nie jest rozwiązanie. To nie jest rozwiązanie. To tylko odcina, to tylko sprawia, że zaczynają się problemy. Wrócę, wrócę jeszcze do y, statystyk. Y, mam tutaj jeszcze y, jedną rzecz. Od stycznia do października 2022 roku w Polsce doszło do co najmniej 1715 prób samobójczych podjętych przez dzieci i nastolatków, z czego 127 zakończyły się śmiercią. I to są przypadki rejestrowane przez policję, natomiast Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na jedną próbę zarejestrowaną jest około 100 lub 200 niezarejestrowanych czyli tych, których się nie zgłasza. Nie? To jest 77% więcej niż w całym roku 2021. A w 2022 na życie targnęło się, już to, to, są, to są jeszcze nie, nie do końca oszacowane statystyki, 64 dzieci w wieku 7 do 12, 12 lat. lat. Dzieci. Dzieci. I 6, 1651 nastolatków w wieku od 13 do 18 lat. Tak. my tego nie widzimy, tak? I to też, my tego nie widzimy, może nie widzimy, bo to jest trudny temat, to jest bardzo bolesny temat, żeby się o tym tak gdzieś mówiło, ci co doświadczają, gdzieś tego z tym się tam nie dzielą, bo to jest ogromny dramat. Ja dzisiaj mogę powiedzieć kolejna, nie wiem podniesiona statystyka wczoraj w mojej miejscowości tylko dostałam informację, ktoś chciał skoczyć z mostu, nie wiem jak się skończyło. Tylko taką informację dostałam, no i to było wczoraj. I też doświadczam tego w swojej pracy, doświadczam tego e, braku pragnienia, by żyć. Spotykam się, rozmawiam. Mówię, w tym spotkaniu zaczynamy żyć, i wtedy, jak zaczynam żyć, to on czuje, że żyje. W spotkaniu. Szeroko pojętym spotkaniu. To mówię o spotkaniu terapeutycznym, ale też po prostu w spotkaniu, nie wiem, u mnie rodzinnym, wspólnotowym, żebyśmy czuli, że żyjemy. Mogę M powiedzieć wtedy, że jestem. Jestem, tak. A jak już jestem, to znaczy, że on doświadczył, że ktoś mnie zobaczył i mnie usłyszał. I się w, na naszym ciele, na naszym umyśle, zaczyna życie, komórki się ożywiają, a kiedy przeżywamy życie, no to, no to ta energia na, z nas uchodzi, no po prostu uchodzi z nas życie, uchodzi aż do takiego momentu, gdzie już, no może się skończyć śmiercią i kończy jak to... Słyszysz? Tu mamy same, same dane liczbowe, natomiast za każdym przypadkiem jest to pytanie, dlaczego? Hmm. Znowu powiem o tym zobaczeniu się. Może dam przykład. Jak są małe dzieci, bardzo często w naturalny sposób zgłaszają swoje potrzeby. Robią to nagminnie i tak trochę męcząco, jak małe dzieci w wieku, mówię, przedszkolnym. Mamo, mamo, tato, tato. I dobrze by to usłyszeć i się zobaczyć. Ale jak to się powtarza, ale dlaczego to się tak potem kompulsywnie, często dziecko jest takie, bo w pierwszych głosach to rodzic czasem mówi, no dobra, dziecko jest, okej, okay, widzę cię, słyszę, słyszę, ale poczekaj. I tam i coś robi w kuchni, coś robi e, innego, bo to może być taka potrzeba no po prostu dziecka, no. Poczekaj, 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 poczekaj ciągle poczekaj. Więc dziecko podnosi Y, sposoby, żeby być usłyszanym. To ja teraz głośniej. Mama i zaczyna wrzeszczeć. Kopnie, stoknie, puknie. Mm -hmm. I widać, dzieciaki czasem mówią w moim spotkaniu takich szkoła już podstawowa, jak nie, że tylko w krzyku się mogę spotkać. W krzyku się zmogę. I tak samo rodzice, jak nie wrzasnę, to nie usłyszy. Pytanie jest, jak on był mniejszy, czy synku, widzę cię, żeby się spotkać z nim. Widzę cię. Widzę cię, ale mamusia teraz ubiera ziemniaki. Jak obiorę ziemniaki, to pogadamy na ten temat. Żeby nie to, że zbagatelizowałem Twoją potrzebę. Nie widzisz, że obieram ziemniaki. A ziemniaki są ważniejsze niż ja. Widzę cię, syneczku. Ale jak obiorę ziemniaki, to będę po tym mogła po ziemniakach z Tobą porozmawiać i być lojalnym. Wrócić do tego. Hej, Krzysiu, jestem, obrałam ziemniaki. I czasem to jest minutka. A dzisiaj tego. Do, 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 dzisiaj te podstawowe potrzeby dziecka przez rodziców. Trochę nie są zaspokajane. I to się narasta. I już krzycz krcze W szkole popchnę, uderzę. O! I zostaje zauważony. Czasem głupka stroje, błazna. O! Bo, bo jest taki program, że potrzeba, żeby mnie akceptowano, widziano, słyszano. A jak to normalnie robię, to, 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 jak to, normalnie robię, to nikt nie zauważa. Ja, bo dzisiaj trzeba się wybić. Ja, pierdnąć na lekcji. Przepraszam, wybić. Nie kocha, nie? I o, zauważyłem, to będę teraz to robił. Nie? mam teraz chłopaka, który ciągle beka, nie? I przekracza tą granicę, ale w, 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 zaśmiali się i zobaczyli go. A, a jak można inaczej, żeby cię zobaczyć? Jak można tak, żeby z siebie no, nie robić coś, co potem w sumie nie chcesz, ale chcesz być zauważony. I to potem narasta do takiego stanu, jak tu teraz ty, Pawle, mówisz, że już jestem starszy, to już nie to, że beknę albo coś tam, tylko może ukradnę albo e, sobie coś zrobię. No? To też jest, okaleczam się. Miałam teraz takie doświadczenie, może przypadek, dziewczyny, e, która okaleczała się, bo to trzeba indywidualnie, każde okaleczenie ma swoje, swoją historię ale ewidentnie było to, że zauważyła w szkole przez panią wychowawczynię i psycholog szkolną, że jak się okalecza, ma uwagę. Więc coraz więcej tych okaleczeń było. I trafiła do mnie i również spotkałam się z tym, co jest okaleczeniem. Natomiast zobaczyłam formę, że zauważa, że im więcej nacięć, było takie spotkanie już drugie nasze, że już była bardzo w dużych plasterkach, taki charakter, całe ręce miało plasterkowane. Aha. To jest dla mnie taka informacja, że okej, okay, ty chcesz rozmawiać ze mną, ale ja nie będę tym językiem destrukcyjnym z tobą rozmawiać, widzę to, ale pytam jak u ciebie. Czy Czyli nie wej będę... wejdziemy pod to, co jest po, pod tym pod... zranieniem, nie? pod jeś... tym cięciem. Tak, co? I wtedy, no, czasem tak naturalnie mam do siebie, że ja już zostałem zobaczony, więc ja tego nie muszę mieć. A jak nawet jest, to ja mówię, ej, i czasem wkurzona, nie? Ja się pociąłam, a ty nie mówisz o tym, nie? Czemu ty o tym nie mówisz? Patrz, jak ja tu cierpię. Tak, mhm. tu z tej strony mogę się z tobą spotkać. I to jest... I czasami nie trzeba już nic. I sam człowiek ma w sobie ten potencjał, że sam potrafi się wyregulować. Tylko żeby dojść do tego, żeby był świadomy siebie. Kim jest? Na wiek. Trzylatka, pięciolatka? Do no, wieku matrykalnego, tak? Trzylatek to potrzebuje, siedmiolatek to, piętnastolatek to. Żeby był świadomy. Bo jak jest świadomy, to odkryje w sobie sposób radzenia sobie ze światem. Ale jak ja nie wiem, kim jestem, to jak ja sobie poradzę? Ja się boję, bo ja nie wiem, jak ja, nie wiem, jak ja się bronię. Więc jak on pójdzie w świat, jak on się nie wie, jak się bronić? Więc większy paraliż, lęku, strachu. Matko, jak ja nie wiem, no to nie dziwne, że będę się... Wycofywał z życia społecznego i stanę się taki indywidualistą, taki anonimowy, ale wewnątrz pragnę, żeby być zauważony, spotkany. Ja tak bardzo chcę, tak się bardzo boję. Taka mi Walencja to jest ogromny, duże pokład energii w środku, żeby tą walkę ze sobą tak toczyć. A my się potwierdzamy w byciu z drugim człowiekiem. Mm, mm. Hmm. Kryzys finansowy. E stres związany z no teraz już po pandemii po pandemii jest tak, ale związany z tym, co zostało i doświadczeniem pandemii, wojna na Ukrainie, tak, protesty na ulicach, tak? czarne marsze, kwestia właśnie no, przeróżnych manifestacji takich czy innych dochodzi do tego jeszcze praca, w znaczeniu takim jakieś zagrożenie, że będzie, nie będzie, tak. Rodzice też mają swoje granice. Tak, tak, tak. Tylko, że by zrozumieć i zobaczyć, gdzie są rodzica granice, to oni, mu oni muszą się spotkać, ch chcieć się spotkać i pokazać. Ja nie wiem, gdzie są granice kogoś. Ja nie wiem gdzie, jeśli on mi nie powie, gdzie one są. Więc naturalnie dziecko ma prawo je przekraczać, ale rodzic mówi: Tu, stop, bo będzie karniaczek. Mhm, mm, tak. Będzie jakiś karniaczek, tutaj jest ta granica. Jeśli dziecko czuje, że, oj, mama jest wtedy taka niefajna, mówi, stop, tak, buty nie można wszędzie, tylko tam w jednym miejscu, to ja nie lubię takiej mamy. Aha, dobra, to jak już daje. Nie lubię takiej mamy, która mówi, stop, tam nie idziesz, tam nie można, tam, bo tam jest ogni, tam, nie wiem, niebezpieczeństwo. Nie powie to tak czułością, o, stop, tam jest niebezpieczeństwo. Dziecko wtedy nie odczuwa, gdzie jest ta granica. Więc trzeba być wyrazistym w emocjach. Stop! A, mama jest niefajna, coś tu jest, coś tu jest. Więc ja patrzę, jestem świadomy, o to nie będę. A ja takiej mamy też nie lubię, bo ja lubię mamę uśmiechniętą, więc ja te buty tam będę zostawiać. To się tak potem w naturalny sposób może dziać. Ale jednak będę się czepiał. Tak. Mama y nie ma na tyle zasobów w sobie, żeby powiedzieć, y obiorę ziemniaka i hmm. y zwrócę na ciebie uwagę, hmm. bo nie ma siły. Ponieważ ma dzieci, które, szkoła, ma też swoje obowiązki, prawda, i całe te wszystkie rzeczy, o których wspomniałem, ona nie ma siły na no to. I, no. I jest miejsce na to. Jest miejsce tylko w spotkaniu. Dzieciaki. Czyli zidentyfikować się w swojej słabości. Bardzo często jest to takie trudne. Nie mam siły. Nie mam siły. Zaraz mnie tu kurwica zabierze. Nie będziemy robić pi. Dobrze. I nie mam, ma prawo powiedzieć, że nie mam siły by ci tym pomóc. Potrzebuję tony melisy wypić, żeby mhm. się to. Tylko, żeby to doświadczyło to żeby była ten kontakt, ta informacja. Ty się domyśl. Aha. Najbardziej. Mhm. Nie lubią dzieci. Wczoraj słyszałam nastolatkę, która mówi: Ja wiem, co cię najbardziej irytuje w mamie? Bo, bo mówi, co ją, co, co ją. Co, 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 co a co ją oddala, kiedy mama mnie każe milczeniem? I to jest odpowiedzialność dorosłego człowieka. Po to mamy język, żeby komunikować dwoje uszu, żeby doszło. Mhm. Dwoje uszu. Będę drążył. Tak, bardzo. Teraz to. wejdziemy odrobinę w świat dorosłych, rodziców, ponieważ to z nimi najczęściej też spotykam się, czy w rozmowie, czy też w sakramencie, gdzie jest dużo frustracji, dużo gniewu, bezradności, zbyt duże obciążenie, zbyt mhm. wiele branie na siebie, tak? No i wtedy taka osoba, mama, bo to najczęściej dotyczy mamy. Mężczyzn też, chociaż oni są ostrożniejsi w wyrażaniu, mhm. z tym, że kiedy zapyta się, da, da, zada się odpowiednie pytanie, mhm. to, to wtedy tak, wychodzą tak, rzeczy, tak, nie? Tak. Natomiast y, kobiety mają większą łatwość w mhm. powiedzeniu mhm. tego, chociaż... Y, i tak tylko dotykają tego, co jest na, na, na wierzchu, hmm. tak? Bo mówią na przykład, że y, y, gniewałam się, ale hmm. ten gniew jest. On jest tylko owocem czegoś. Hmm. Nie? Hmm. Ale wracając do, do, do pytania, co taka mama może zrobić? Tak? Ponieważ ona jest, y, no w cudzysłowie, jest uwięziona w domu. Hmm. Tak i ma te wszystkie swoje problemy i doświadczenia i być może nie ma zbyt wielu chętnych do pomocy, co wtedy? Co ona może zrobić, żeby tak żeby te granice w niej nie były przekroczone? Mm -hmm, mm -hmm. No to znowu powiem o tej takiej świadomości tego, żeby sobie zdawała sprawę, że już jest takie przeciążenie czegoś. Bo to jest naturalne, kiedy jest się w okresie wychowywania dziecka czy dzieci, że tam jest bardzo dużo pokładów energii. Że to jest takie naturalne, że będą duże zmęczenie, frustracja, poirytowanie. To są takie naturalne reakcje, kiedy proces wychowania się odbywa od pierwszych lat życia. Dzieci potrafią zmęczyć. tak? Jest teraz pytanie, bo czasami chcemy, żeby tą odpowiedzialność za swój stan emocji. Dać innym, nie mąż. No, ja tyle się narobiłam, a Ty przychodzisz też zmęczony, ale Ty popatrz, jaka ja jestem. tak jakby chcemy przerzucić tę odpowiedzialność za swoją, e, swoje emocje na innych. Nie, ja jestem odpowiedzialna za swoje emocje, jakby za swoje zmęczenie. Ja jestem odpowiedzialna. Ja sobie mogę coś poobserwować, co mi. No, czasami już maksymalne zmęczenie to, co robi rodzic, odpuszcza bardzo dobrze. Czasem to ciało tak podpowie, że ci tak za nie mogę. Że już nie wyprasujesz tych wszystkich, nie posprzątasz, nie będzie cudownie idealnie w domu. Jak są małe dzieci, nie ma idealnego domu. A czasami jest ten, u, uh, to oczekiwanie będzie ładnie, będzie czyściutko. Nie, będą porysowane ściany, jak są małe dzieci, będzie bałagan, będzie niedoprane, niedoprasowane. I tylko czy my mamy ten, ten zasób przyjąć to, że odpuszczę? Matki, polki nie odpuszczą, na nie, plecy, nie odpuszczą. na plecy. I przyjdzie mąż i mówi, ja tu zrobiłam, Jeszcze tu zrobiłam. bo no, mamy taki dar, że my dużo weźmiemy, cyk, 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 cyk. I on mówi, ale to ty sobie wzięłaś na to. Łojej, ty sobie. No tak, kobieta wzięła to. I więc ona musi się spotkać, możemy coś spotkać. I ja nie mówię o jakimś tak o takim świadomym tego, jejku tego jest dużo. Świadomym to jest to, że ciężar czuje w emocjach, w ciele, jejku już mnie boli. jejku już nawet na nogach śpieje i, 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 i na stojąco. To jest informacja. Ja się spotykam ze zmęczonym. To, co teraz, pytanie, co ja... Ma? No to odpuszczę, dobra, odpuszczę. To odpuszczę. No nawet i obiad, nie? Z dwóch dań musi być. Nie, nie mam dzisiaj zasobów. sobie z jednego. Bardzo podobało mi się stwierdzenie mojej siostry, która wychowuje piątkę chłopaków. Kiedyś stwierdziła, że jest że jest bałagan. To znaczy, odpowiedź jej na to była taka, że no, ja mam piątkę dzieci. Jeżeli komuś nie odpowiada bałagan w moim domu, gdzie dzieci cały czas wyciągają coś, to niech nie przychodzi, jeżeli mu to przeszkadza. No Amen. Nie. Piękne, nie. piękne. To jest nie. to, że akceptuję się takim, jakim jesteś, taką nie. sytuacją, jaką jesteś, a nie jak powinno być. Nie. Bo jak my sobie te powinności tak nałożymy, powinno, powinno, powinno. My do świętości tak dążymy, ale jest tu i teraz. Bo potem, od, jak żyje to tym, jak powinno być, to ja się odłączam w tu i teraz. Tu i teraz jestem zmęczona. Piątka synów, <głos》>. zdrowe to jest. To nikt nie przychodzi, bez zadbania o siebie, tak. No ale co powiedzą mi projekty kulturowe? Co powiedzą ludzie? Bałagan w domu. I jest pytanie wtedy: czy ja jestem dla siebie, czy dla innych ludzi? Jestem dla siebie, dla dzieci. Więc to jest ta potrzeba. A co sąsiad sobie pomyśli? Może pomyśleć fajnie, zrozumiałe, ale może być taki oj, oj jaki bałagan. Co ja mogę no, wzu, daleko z tym sąsiadem, bo się nie rozumiemy. Szanuję go, ale z dystansem. Ale tam, gdzie mi jest zrozumienie, akceptacja, jest poczucie bezpieczeństwa. Możemy się mhm. spotkać. Czyli w zasadzie działają w nas te same mechanizmy, zarówno w, u młodzieży, jak i dorosłych, tylko, że inaczej się wyrażają tak. albo inaczej no, są przez dorosłych są. Tak, już. tak. tak. Tak łatwiej. Natomiast u młodego to jest jeszcze takie ambiwalentne, bo nie wiem, czy tak, czy tak, mhm. czy tak. I, i, I jeszcze to, i to to ma, ma prawo. I to jest trudne czasem zrozumieć, bo czasami rodzice mają oczekiwania, że ten młody człowiek będzie się zachowywał jak dorosły. No nie jest jeszcze dorosły, ale już nie jest dzieckiem, on jest na granicy, czyli jeszcze ten małpi rozm, jak się mówi, ale już dorosły. Ja już jestem dorosły, a czasami popełnia jeszcze takie rzeczy jak małego jak u małego dziecka więc on jest tak jakby pomiędzy i czasami rodzic no, oczekuje, że już będzie taki partnerski. Choć rodzice chcą raczej dzieci bardzo chcą, żeby był już partnerski. I, się I możemy się w tym wszystkim pospotykać, i ale to kosztuje dużych takich no, trudnych emocji, ale potrzebnych, złość jest potrzebna, frustracja jest potrzebna. A tutaj mamy te introjekty wychowawcze, typu yy, Nie możesz się złościć na mamie, nie możesz mm, tak mówić, nie możesz tak się zachowywać, jeśli tam nie ma przemocy i krzywdy, to może dziś nie lubić mamy, dziś się wkurzać na tatę, wkurzać się na samego siebie, nie lubić dzisiaj siebie. To jest takie, takie autentyczne, bo no, jakąś okoliczności, przemęczony jestem piątek, po tylu sprawdzianów, po tylu ten, a jeszcze tata powiedział, że nie mogę wyjść. No nie da się śmiać, cieszyć. To jest temat, który ja osobiście mogłem ciągnąć długo, dlatego że chociaż praca z dziećmi i młodzieżą to jest dla mnie najtrudniejsza przestrzeń i uciekam od tego, jak tylko mogę, <grym, 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 ale jednak mimo wszystko to co, to, co, to, co ty opowiadasz, to, co wyczytałem, nie, bardzo leży mi na sercu. Jest taki, pa, taki paradoks we mnie, sprzeczność troszeczkę, ale tutaj w tej kwestii mm -hmm. postawimy kropkę. Mm -hmm. Dobrze? Mm -hmm. Mm -hmm. Wspomniałaś o wkurzeniu. No to mm -hmm. chciałbym, żebyś ze swoim doświadczeniem pracy z młodzieżą mm -hmm. i też takim świadomym byciu w kościele, ponieważ mm -hmm. jesteś we wspólnocie, mm -hmm. więc to jest już takie świadome bycie mm -hmm. w kościele. Co cię wkurza w kościele? O, co mnie wkurza w kościele? To ja może wyjdę, żeby ciebie nie, ta, w słowach nie ta. ograniczać. Wkurza mnie pouczanie. Mam czasami, jak słyszę hierarchów kościoła, że nie słyszę tam, że chcą mnie, żebym była uczniem ich, tylko bardziej pouczyć mnie, jak być uczniem. Pouczyć. Nie wiem, czy to dobrze. Ch chcę. No, to pouczanie mnie e, bardzo jakoś odpala i trochę. Mm, jeszcze takie mówienie bez że bez osadzenia się w rzeczywistości. Takie ładne, drydy mały czasem, powiem. Okrą o jakie, okrągłe, pobożne. O jakie słówka. to piękne i kolorowe, ale mhm. odklejone od rzeczywistości. I jeszcze taka ambiwalencja, że, że mówienie i. Yy, jakby ambiwalencję mam na myśli, że takie skr sk skrajne to albo tak, albo tak. No, no w końcu jak? Jak czasami w kazaniach. Bardzo. No. Czasami w ogóle nawet się ze słowem nie wiąże z, z, z niedzielnego słowa i, i, i w ogóle w związku nie, a zupełnie nie, nie w temacie. To, to, ale to też coś mówi o mnie, coś, co, z, z czym może ja chcę się spotkać, a nie wiem, jeszcze nie potrafię, ale to mnie wkurza. Wkurza mnie to, pieczątki mnie wkurzają. Wśród młodzieży, jak słyszę, do bierzmowania trzeba po pieczątki chodzić, żeby ten sakrament przyjąć. Matko, kochana, to ja muszę jakieś zrobić wygibasy, żeby sakrament przyjąć. Więc yy, to katechizowanie młodego bez kerygmatu, tak? jak nie będzie osobistego tego spotkania, ja wiem, że to. Ja nie uwierzę, że mam złoty środek, to to nie będzie działać. Katecheza działa wtedy, kiedy ona będzie, ona będzie działać, bo przyjdzie pragnienie. Ale jak ja się nie spotkam, tak jak teraz ja z tobą. W relacji z Jezusem, to choćby ile mi pięknych słów nie powiedzieli co będzie trudno młodemu. Poczuć tą katechezę, poczuć, kurczę, ja chcę iść tam, ja pragnę pójść tym, tą drogą. Czyli um, nie jest dobrą rzeczą um, przeakcentowanie Kościoła nauczającego. Tak, tak. I jeszcze, co spotykam się wśród młodych w pracy swojej, bardzo rzadko dobrze słyszę o katechezach. Bardzo. Um, nawet, nawet, nawet z tym mogę powiedzieć, bo często to się spotykam, że bagatelizuje kapłan czy katechezę. Bagatelizuje to spotkanie, bo wie, statystyki same mówią, szkoły średnie to już praktycznie parę procent, bo już jest wybór. I słyszę młodego, on mówi, wierzy, ale jak mam tak być nudno, a jest to ostatnia lekcja, że ja się wypisałem. Nie dlatego, że nie wierzę. Tego szkoda mi, Ja wolę sobie być godzinę wcześniej w domu albo godzinę wcześniej jeszcze, jeszcze pospać. Co jest decyzją, że to jest nudne? Nie dlatego, że nie wierzę. E Autorytetów pełnych życia mi brakuje w kościele. Życia, że on żyje. M mam poczucie czasem chowania się za tymi za tym cudzysłowiu e ołtarzem. Chowania się, kapłanów, e, z różnych powodów, i ja nie oceniam tego, to z jakiegoś powodu, ale to odcina nas od, konta od, od, od kontaktu, że ja, no, żywotność, w, autorytet żywotności, bym powiedziała, że jak zaczynają młodzi czuć, że żyjesz w tym, co mówisz, że żyjesz tym, to aż, aż rozpala, chcesz. Ojku, aż chcesz. Jak ja to mówię, to teraz czuję poruszenie. Zapomyśla, no? ja Panie Jezu, chcę ciebie też nieść. To zróbmy taki eksperyment teraz dobrze, jeśli pozwolisz. E Szczęść Boże, jestem księdzem. A -a -a. Szczęść Boże jestem księdzem. Tak, więc teraz e powiedz mi, e księdzu, co dobrze by było, gdybym zrobił w takiej pracy zwykłej, parafialnej, duszpasterskiej, tak? Że potrzebuję jestem w kropce. Ludzie uciekają mi z parafii, tak? katecheza mi się rozsypuje. Co, co dobre by było, żebym zrobił? tak? Jaka, jaką zmianę, jaki mm -hmm. zwrot mm -hmm. wykonać? Jakie nawrócenie, mm -hmm. o. Mm -hmm. żeby stąd wypłynęło życie? Mm -hmm. Więc ja jestem ksiądz. Tak. I jestem... A ja jestem, nie wiem kto teraz, ale dalej jestem Aśka. Aśka z trochę dziedziny doświadczenia siebie w kościele. Siebie w kościele, bo jestem we wspólnocie i doświadczam różnych, yy, yy, różnej jakości bycia w, 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 mojej wspólnoty. Taka jakość bycia mam na myśli, co robimy, jak robimy, jak działamy, jak ewangelizujemy, jak się rozwijamy, jak się spotykamy. To ja, co teraz we mnie, to zawsze bym Patrzyła na potrzeby danej grupy, do której idę. Potrzeby Potrzeby małego dziecka na religii w przedszkolu. To ja się z nimi pobawię. I powiem mu o Jezusku w kołysce. O Jezusku mu powiem. I powiem, a jak byś go utulił? A jak byś go nakarmił? A jakbyś mu pieluszkę przewinął? Tak bym zrobiła. Pójdę dalej. Szkoła podstawowa. Jeden, cztery. Bo to jest inna potrzeba. Mhm. O, zrobiłbym Cię Jezusem, a Ciebie takim, świętym, takim i byśmy pograli. Święty Franciszek kocha zwierzęta. Święty Paweł to. I rolę bym dała im. Na teraz bym powiedział. Wow, spotkałabym się. Żebyś Ty poczuł tą rolę, kurka Franciszka. Ja bym chciała. Tak będąc. Dałabym żeby poczuł, kim, kim są na przykład ludzie kościoła, a ja jestem Paweł, a ty będziesz Pawłem. Czyli mną, jak się już trochę znamy. Można by się spotkać ze sobą. Ojejku, ja nie wiedziałam, że tak działam. Tak. I on by mógł trochę wnieść jakiegoś, nie wiem, tego życia. On by się musiał wczuć i to, jak wam było? A jak byłeś? A jak ci było? A jak ci było? Widziałem ciebie, jak ty takie włosy miałeś tam. Widziałem, że ja go zobaczę w tym, jak on grał. Ja mu to powiem. Ja mu to powiem. I tak na, nawet na sekundę, bo ich jest dwudziestka, nie dam tak, żeby godzinę z nim mówić, bo mam pracę w grupach, też prowadzę. I Wiem, że mam te pięć sekund z nim. Ej, widzę cię, serduszko. A ja też Ciebie widzę i Ciebie. Ale z każdym się z osobna. A potem, słuchajcie, to my stworzyliśmy taką ekipę. Dawa, daję przykład. Można tam, ale żeby o interaktywnie, on też tam żył. On brał uczu, brał w tym udział. Brał czynny udział. Chodź. Chwycimy się za ręce. Chodźcie, piątki poprzybijamy. Ja wiem. Chodźcie, słuchajcie, dziękuję, pomógł Bogu, zaśpiewamy nogami. Dał nam nogi. Dzisiaj zaśpiewamy rękami. To 6 osiem. Klasa szkoła podstawa sześć osiem. Okres dojrzewania potrzeby. Hmm? Czy tam bym mogła słuchać o tym, jak się masz w domu, jak tata i mama uczą cię? Tam a do dupy mnie uczy. Hmm? Może, bo nie umie tata. Albo tak umie. Ale to słyszę. A jakbyś ty chciał inaczej? O, tak bym chciał, żeby... Wiesz, ja nie zmienię twojego taty. Ale mogę mm. powiedzieć, że ty jesteś od, to, od tego, że ty możesz... Tak, tak. Bardzo bym słuchała mu tego, Bo oni się chcą pokłócić ze mną. Różnicowaniem. O, no, ty, ty, tam, co tam nauczyciel, wiesz. Tak, jestem kapłan. Tyle wiem, co mogę, tyle. Nie wszystko wiem. Ale z tym się mogę spotkać. Ale jestem ciebie ciekaw. No ale jak ci powiem, ty głupku. Albo spierdalaj. Też mogę się spotkać. Nie przyszedłem ci oceniać. Ale wiesz, chcę zapewnić bezpieczeństwo. Możesz mówić mi sperać, ale nie możesz mnie skrzywdzić i siebie i innych. Oto będę. Tu zabiegał o to jedno. A we wszystkim możemy. Aha, czy mogę powiedzieć, że jesteś głupi? Tak. Ja, yeah? bo ja o sobie nie. Ja o sobie nie jestem głupi, ale ty tak możesz twierdzić. Hm? I wtedy pokazuję może że mogę być przy sobie, ale zrozumieć, że ty tak. Bo ten okres jest testowanie. A jak powiem, że ja Cię nie lubię, czy Ty będziesz mnie dalej akceptował? Tak. No po prostu. Nie musimy być między nami fajnie. Ale zawsze jestem dorosły. Zadbam o poczucie bezpieczeństwa. Nawet kiedy Ty powiesz, Ty to tolegu polu, nie lubię Ciebie, wypad stąd. Dalej będę dbał o Ciebie. Nie masz prawa dzisiaj mnie nie lubić, bo na przykład takie coś nudnego mówię albo niezgodnego z Tobą. Tak bym robiła. Średnia szkoła? Mm. To bym zaangażowała. Słuchajcie, jesteśmy kościołem. Kto wierzy, kto nie wierzy. Jakieś dyskusje bym robiła, polemiki, tematy trudne i się spotkać. Jak nauka o tym mówi, jak kościół o tym mówi. I wy się pobądźcie w tym, pobądźcie w tym. A ja tego nie chcę. Dobra, pobądź. A jak to chcę? Pobądź w tym. Weź to, posmakuj. Weź, przyjmij, ale po. Ja nie mówię, że, że tak musi być. Weź to. No, może przyjmie i strawi, powie kurka, jest to moje. A może powiedzieć, kurka, wyżyga mnie ta czas. Okej, okay, synu, ale do czwartej klasy jesteśmy, spotykamy się. Mamy czas. Może to nie zaistnieć, spotkanie takie w wieży, ale spotkanie w braterstwie. Jesteś moim bratem, siostrą. To, ehm, to, co przychodzi mi teraz do głowy, to jest yy, taka, taka potrzeba. Łak wow, pięknie pokazane. Zapuszczenie. Yy. Znów takiego balona pobożnościowego. Nie? Gdzie zostaje. E, no powiem tak, no, gdzie zostaje Ewangelia, tak? Gdzie zostaje e, Jezus ewangeliczny. Nie? Bez, bez tego oklejenia tym ciastem takim różnym kolorowym e, pobożnym. Nie? To jest to jest pobożność jest dobra, tak? Ona jest, tam, ona jest wyrazem też, tak, też czegoś, tak. nie? ale. Ale zostaje taka, właśnie Jezus ewangeliczny, nie? W tym, Żywy. który przychodzi, który Żywy. siedzi, je, tańczy na weselu, pozwala tak. sobie na to. Tak, nie? tak. tak. I on Dostępny je... dla, dla każdego w zasadzie. Nie? I co więcej, że każdy może, do kogo przychodzi, każdy może zrobić z nim w zasadzie co chce, bo taki, tak się skończyła cała historia. Nie? No nie cała historia, bo. Tak. Nie. Tak, to jest poruszenie. Czuję teraz takie poruszenie tym, co mówisz. Tak, usiąść być. Być w tym, co mamy w ciele. Nam ciało służy, mam zmysł. Jak ja mogę popatrzeć, jak się mogę zachwycić tym drugim człowiekiem, ale też tym otoczeniu. Zobaczcie tutaj tyle pięknego. My tu akurat czarne mamy, ale można. Ale usłyszeć, dotknąć, poruszyć tak, jak tym ciałem, ojejku, jak Bóg szedł, nie, Jezus szedł, on cały czas szedł tam na góry, gdzie on głosił, nie, tam, że się tam gdzieś zamknął, tylko szedł, przeszedł, patrz, stworzyłem to, to jest twoja ziemia poddana, dzieci kochane, można religię wziąć na podwórku, przy, ta, 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 przy kopaniu, alleluja, kto bramkę strzeli, alleluja, <gryw> już mam te fantazje, bo I, i, i to jest jakoś, może, pobożności w nowym, Czemu nowym nie może być? Gola, Jezu! A? Myślisz, że coś takiego jest możliwe? Jest! Bo u mnie to odpala czasem w pracy, tak? Na przykład odpali mi Jezu, ale bajer, nie? Jezu, dzięki Ci! Bo mówi się na czasem tam, ojejku, imię Jezusa nadaremno wymawiam. Ja już teraz, jak Jezus, mówię to nawet w złości. Jezu Chryste, ratuj! Ale to ja <laughs> wiem, że to jest mój akt do Niego. I robię to tak. I czasami mam... Osoby, które nie wierzą, przychodzą, spotykam się, jeśli go to odpalię. Ja Jezu, aleś mnie wzruszyła. Jezu, mój, bądź z nami. To i on czuje, że ja nie chcę go nawracać. Tylko mówi, że to jest dla mnie ważne. Czasem nie jestem w stanie odkleić siebie. Natomiast ja nie przyszłam, żeby. W terapii jestem i spotkam się z kawałkiem moim też, tym, go w jakiej to sprawie. Nie jestem do tego, żeby teraz Ciebie ewangelizować, ale może jest przestrzeń, jakby było pragnienie. Skąd ty to masz? Czasem słyszę: Skąd ty taką miała ma tyle lat? Ja zawsze pytam: Mali mnie pytają: Skąd pani ma tyle energii? Mali to mam na myśliszka podstawowe, bo pytają: na mam lat, ja mówię: 100 lat już mam. Ale to tak to ja wtedy mam tą przestrzeń. Tam szukam spotkania. Przy boku ładuję się. W świątyni na adoracji, kiedy nikt o mnie nie mówi. Nikt tej religijności ode mnie nie oczekuje. I pójdę sobie w tej cichości. Dzisiaj jest czwartek, jutro mam dyżur na adoracji wieczornej u was, chrańki. Tam jestem z mężem. O, jakie to błogosławieństwo. To nic, że mąż tam o 24 <słuch> śpi, ale w obecności Bożej. Nie patrzymy na jakość. Bo zmęczony. A jeszcze parę lat temu to bym go tam łokciem, nie? a dziś pozwalam na bycie takim, jakim jesteśmy. Bo jeśli ciągle ktoś nas będzie mówił, jakiś powinien być, no to nie, no jestem na tą miarę, jak tu i teraz, taką miarę mam. Ja nie mówię, że w tej mierze jestem, ide ale najlepszą wersją w tym momencie. Mhm teraz dyskretnie się tak odwrócę troszkę hmm. już tutaj łeskę wytrę a -a -a. To jest bardzo, bardzo niemieckie a -a. bardzo niemieckie a dlaczego to jest niemęskie? ironizuję tak a -a -a. ale rzeczywiście to jest a -a -a. też kwestia do obgadania tak dlaczego dlatego że rzeczywiście po poczułem y y y to, w czym opowiadasz i, i czym się dzielisz, jakie to jest autentyczne, że to jest w tobie, tak? I to, to mnie dotyka. Mm. Nie? I jednym słowem y, chcę powiedzieć: ja też tak chcę. <laughs> to, jest, to jest doświadczenie tego bycia y, cały cykl nazywa się Jestem tak? To, co robimy tutaj, nie? To jest to doświadczenie, że y, to, co mówiłaś, przewija się to przez całą rozmowę, y, spotkanie. Tak, że ja doświadczam też siebie, kiedy jestem przy tobie. O, Nie? to jest piękne. Mm. O. Mm. I to jest to tu, w tym momencie, tu i teraz. I to jest, to jest, no, to porusza. To tak porusza, że właśnie ma to potem wpływ i to dodaje nam skrzydeł. Przecież Jezus by mógł iść. sam był Bogiem potrzebował. Mógł pozamiatać wszystko. Nie? Mógł pozamiatać wszystko. Prze no no naprawdę, takie słowo filozof Buber, Żyd, jak pięknie powiedział, jednostką ja jest my. Mierzysz się w ja przez my. Tak, ja się mogę... Naprawdę dowiedzieć, kim jestem w relacji. Relacja, wieść, obecność, bliskość, autentyczność, otwarta komunikacja bez oceniania. Bez tego. I dlatego lubię dawać nawias moje przekonania. Moje. Po pierwsze jest to, potem może mi to służyć. Tradycja, kultura. Służyć mi, bo to rozwój. służy. ja się tym posłucham. Ale w spotkaniu za do, do tyłu, bo teraz jest Paweł, jestem ja. Czasem mam taki konflikt w sobie jako ksiądz katolicki szczęść Boże. Szczęść Boże. Mhm. E mam taki konflikt w, w spotkaniach, po spotkaniach, tak, że przecież powinieneś ewangelizować. Nie? Przecież powinieneś. E Gość Jezusa, a ja tego nie, tego nie zrobiłeś, prawda? Oczywiście walczy z tym i wygrywa ta opcja, że nie, spotkałeś się z człowiekiem, pozwoliłeś mu być, nie? Ale jednak zostaje znów ta, ta nakładka tak, takiego wychowania kościelnego, że przecież nie opowiedziałeś mu Jezusie, nie? nie? Więc jest to. Doświadczam e... tego podobnie w mojej wspólnocie. Jestem już naście lat we wspólnocie. O, jak mnie nas Duch Święty uderzył. Iśmy mieli wtedy taką... Wow, to taki mieliśmy flow Ducha świętego Ile się działo, akcji. Tyle lat mieliśmy akcji takich różnych. Bo trzeba głosić. Bo to Cię wzywam. Ciebie i mnie. Jako Ty kapłan i ja jako świecka. Takie samo głoszenie. I tak bardzo nas to, aż mnie to rozrywało na kawałki, jak tak bardzo, Jezu, tyle dostałam miłości teraz, nie da się ją zatrzymać, trzeba, 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 trzeba. Aż przyszedł u mnie taki kryzys, akcyjność. Przecież ładnie to wygląda, akcja taka, żeby ewangelizować różne formy. Ja nie mam nic do form, ale jeśli... Teraz mam taki okres właśnie podobnie powinien, powinna we wspólnocie już, już, bo to ostatni czas mamy taki, że nie mam ani ewangelizacyjnych akcji, ani ja głośno nie mówię, Jezus Cię kocha! Tam, gdzie jestem, nie tylko w życiu moim, rodzinnym, wspólnotowym. Nie. Bo już w samym spotkaniu, w samym byciu w Kościele Ty ewangelizujemy i w samym byciu już. To nawet jak, Pawle, jestem teraz Tobą, to, to że tu mnie zaprosiłeś, dla mnie to Ty mi mówisz, o Jezusie w tym spotkaniu. Nie to jak to powinno być? Wiemy, ten, ten do tego idealizmu. Myślę, że takie będą momenty, że one będą, ale kiedy my zejdziemy na dół dzisiaj do tego błota. Do tego Dajczak kiedyś fajnie powiedział, nie? Jak na Woodstocku mi się to bardzo podoba. No, Przystanek Jezus zawsze. Tam, mm -hmm. On zawsze tam gdzieś. Przy Woodstocku. Nie przy Woodstocku, on był dwa. No i on nie poszedł ewangelizować. Tam był taki jeden rockman i, i wszyscy mówią: Jezus cię kocha. A ten rockman mówi: A w dupie mam Jezusa. A Dajczak mówi: Nawet cię w dupie kocha Jezus. To było właśnie z... Nie mam na myśli, żeby tutaj oceniać tych ludzi, bo tu, tu powiedziałam słowo było to, Ale. Właśnie, do tego czasem błota trzeba, tam czasem ani słowo Jezus nie wyjdzie. Mm -hmm. Ale ja w tym bagienku będę z tobą na przykład. A jak, jak ja pójdę z, z tej góry, to w ogóle nie zadziałać może. Ale to wymaga ym, tego, żeby y, zatroszczyć się o y, obecność Jego w sobie. Tak? Bo jeżeli zejdę tam... Do tych miejsc, do tych dolin i będę tam sam o własnych siłach, nawet ze swoją wiedzą o Jezusie, a nie będę miał mieszkania, w którym on jest, tak mistycznie się zrobiło. To, 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 to znaczy, Bóg sobie poradzi z tym, tak? On może zadziałać i w ten sposób, ale to dla mnie będzie no, z pewną szkodą, nie? bo to może zbudować moje ego. Mm. Tak, że ja coś zrobiłem. Po ludzku. Nie? Albo wręcz, tak, albo wręcz odwrotnie, że to mi się nie udało czegoś, nie? A nie m, zabraknie tej przestrzeni, że tu łaska może zadziałać, nie? Y, czytam ostatnio Etty Hilsum. Y, bardzo ciekawa postać. Y, ona urodziła się jako Żydówka, ale nie była ani chrześcijanką, ani Żydówką, ale jest uznawana za mistyczkę. Y, zgłosiła się do Auschwitz mm. sama. Ona pisze, już będąc w obozie, parafrazuje jej słowa, że Ty Boże, nie możesz nam pomóc. I ona nie ma pretensji o to, ale my możemy pomóc Tobie. Przez to, że za wszelką cenę będę bronić twojego, Twojej obecności we mnie. Nie? Nie? Pisząc te słowa w obozie, na mnie znów to niesamowite wrażenie zrobiło. Taka świadomość bez pretensji, że Ty nam nie możesz pomóc. Nie? W, hmm? tym, w tym, co się dzieje. Tak. Ale ja mogę pomóc Tobie mm -hmm. przez to, że zadbam mm -hmm. o Twoją obecność we mnie. Mm -hmm. Mm -hmm. Aż po krzyż. Mm -hmm. Aż po śmierć. Tak. Mm -hmm. no w jej przypadku tak to się wydarzyło. Tak. Nie? tak. Zgłosiła się do, do, do Auschwitz. Auschwitz. Mm -hmm. To jest taka właśnie nieludzka logika. Mm -hmm. Mm -hmm. Bo chcę powiedzieć, że no właśnie, może tak powiem. Też bubera bardzo słowa teraz do mnie, teraz na ten czas bardzo się nimi karmię, nasycam. Każdy dialog. Dialog jest kontaktem, ale nie każdy kontakt jest dialogiem. I teraz, ja mówię już w takim meta poziomie, bo w tym dialogu może nie paść Jezus. Ale On się wyłonić może. Właśnie nie w takim znaczeniu nawet naszych wyobrażeń ludzkich, nawet o Jezusie, takich ludzkich. Tak to powinno, ja mam to tak, to jest taki mój wymiar, jak to tak, mój wymiar, ja tak to głoszę, ja tak to robię. Bo, no bo, on, bo on jest, on będzie działał. W to głęboko wierzę, może dlatego, że jak jestem bezradna, jak jestem już bezradna, nawet powiem życiowo, w, ter w pracy, w domu, to z taką frustracją patrzę na mój krzyż, który wszędzie gdzieś mam. Tyś za niego umarł, bierz sobie go na niego. Zobacz sobie go. Tyś za niego umarł nie ja. Twój ruch. Nie? Twój ruch. Dokładnie. I mogę to z takim odpaleniem. Z... Mhm. Powiem nie lękam się, jaka będę przed nim. Czy mu powiem? kurka, ale jestem wkurzona na ciebie. Nie lękam się. Jego relacji, a obraz Boga bardzo religijnie mamy czasem, oj, ojciec cię skarży. Ten obraz boję się Boga. Ja dziś wiem, ja dziś wiem, dziś, teraz jak ja nie boję się. Mogę do Niego takim, jaka jestem. Taka jaka o, jak to powiedziałam, to się zastanawiam już to mój. Oj, czy na pewno? To jest ten nasze już. Na pewno, bo już znam moje. introjekty kulturowo-religijno-wychowawcze. Bo, bo jestem z tego, z tej kultury, że trochę ten obraz Pana Boga, bo Cię, bo cię Pan Bóg skażesz znowu, bo, bo za dobry wynagradza za złe karze. Tak. Tak. Co jest tak. na mówiąc tylko w polskim katechizmie? Nie mam tego nigdzie indziej na świecie. Mm -hmm. <laughs> w kościele powszechnym, tylko w mm -hmm. polskim. Tak, tylko w mm. polskim. E, konsekwencja bym powiedziała. I dlatego teraz, jak się spotkam w pracy, kara, konsekwencja, konsekwencja, w branie odpowiedzialności, branie odpowiedzialności, bo jak coś dobrego, to ta odpowiedzialność spłynie łaska. Ale jak coś złego, no to byte brał za to odpowiedzialność. Jeśli coś tam buchnę, ukradnę, no to wbiorę za to odpowiedzialność. Może mnie nie złapią, a może mnie złapią, tak? Ty ryzykujesz. Mam tu takiego mistrza żabki się nazywają. Ja Więc co to jest mistrz żabki? Mistrz żabki. Mistrz. Okres dojrzewania. Człowiek młody, czuć w nim tyle adrenaliny. On chce być wojownikiem. No i znalazł sobie przestrzeń, że kradnie w żabce. Ha! i tyle doznaje czegoś. Nie ma potrzeby kraść. Ale to, co doznaje tam. I teraz spotkać się z tym, a? ponosisz tego konsekwencje. I jeszcze tak, że ci się udaje, nie wiem jak, Mo, nazywa to jak. Natomiast dla tych doświadczeń, no to tak tą energię możesz w inny, żeby być rycerzem, a nie złodziejem, bo trzeba po nazywać, to no ale tak masz. Miss Drzapki się. Myślę, że ta potrzeba, co jest potrzebą. W tym doświadczeniu, tego, co się działo. On czuł, że żyje. Czuł, że żyje. Czy my, chłopaków, mamy w Kościele, żeby żyli? Ministranci. Pięknie. Znam ministrantów dużo. Jak oni się angażują w te męskie rzeczy. Nie? A się ubrania? Tamte. Jak ja to widzę czasem. Jak, jak, tak, nie? Taka władza. Jestem to mężczyzna. Super. Tylko, że oni jeszcze są tego życia. Cieszę się, jak u was w Frankach Słyszę, że idziecie na pizzę, kupicie w naukę jedziecie i dla ducha, i dla ciała. Uff. Spotkaj się ze ścian, dbaj o siebie. A? Nakarm się, wyśpij się, A? bo to jest twoje. Jak ono będzie zdrowe, no to potem emocje fajne będą. Nie? A jak będą będziesz zmęczony, to wcale nie będziesz mieć radości. Tylko jakaś frustracja, napięcie i, i się źle służy, tak? Więc też to, jak widzę u was i doświadczam, no to, to mnie to tak cieszy, że to jest że, że, że jestem już przygotowany do tego meta poziomu, służyć Ci, Boże, bo nakarmiłem Ci swoje ciało, zadbałem swoją psychikę, więc aż jest pragnienie Ci służyć. I to czasem jest na poziomie dziecka znowu, nie, nie jakiegoś meta poziomu, nie wiem, dziesięciolatka, żeby mówić o, nie wiem, głębokiej teologii, tylko że, 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 że mu to radość sprawia. Mm -hmm. Ale się spotkał, pożartował z Wami... Że jesteście tacy autentyczni. O, bardzo dziękuję za, za te słowa. To a. też potrzebujemy usłyszeć i, i krytykę, zdrową krytykę, mm -hmm. nie, ale też, mm -hmm. też dobre słowo. Jak tak. powiedziałem, każdy facet chyba tego potrzebuje, tak. żeby tak. to usłyszeć. O, no. Będę wiedzieć, będę też wiedzieć, pamiętać, bo właśnie no, nie tylko, no, że to, żeby się dzielić, że to widzę, a jak ja to widzę, żeby to nie zostawić, żeby się to obdarować. Mnie to tak cieszy mnie, to, to wtedy urodzi się nadzieja. To są te nadzieje. Podobne miałem odczucie z tego, co mówisz, czym się dzielisz, że jest nadzieja. Jest nadzieja. Ale myślę, że będziemy powoli lądować chyba. Tak, Chociaż tak, bardzo dobrze tak, mi się z tobą tak, rozmawia. Tak, Ufam, że mam jeszcze tak, drogę do domu. Tak, jeszcze tak, trochę. Tak. Ale być może uda się jeszcze spotkać i tutaj. No i oddać samochód. <laughs> tak. <laughs> <laughs> no. okay. Podsumowując troszkę. Tak, jest nadzieja. Jest nadzieja. Natomiast jest w tym też pewien taki we mnie smutek znów. Ponieważ to doświadczenie spotkania nie będzie możliwe w szerokim zakresie, tak? ponieważ to jest czasochłonne, to jest, kosztuje dużo energii. Danie uwagi komuś wymaga energii też, nie? więc nie będzie też możliwe do końca. Mhm. Tak? I to, o czym mówimy tutaj czyńmy sobie uczniów. Otóż to, nie? ale jeszcze wcześniej. Będzie to możliwe. Teraz znów będę mówił szczęść Boże jak ksiądz, mm. ta, ta, bę, mm. nauczający kościół. Kiedy znów zadbam o to, o czym też wspomniałaś ty, o to, jako, jako człowiek wierzący, będący, będący w kościele, o, o, o moją relację, nie? O, o zdjęcie tej, tej znów nakładki pobożnościowej, że tak mnie rodzice wychowali. Mm. Kiedy pojawi się autentyczna relacja z ojcem, ostatecznie przez Jezusa, to on sobie z tym poradzi. Nie? On sobie poradzi ze statystykami. Tak? z tymi, co jest tutaj, on sobie z tym poradzi. Tak? Przez to, że ten, kto zadba o siebie, on będzie czynił uczniów przez spotkanie. Tak? Ten, kto tego doświadczy, zaniesie to dalej. Tak nie? zadba o siebie, mhm. czyli będzie miał zasoby, by stać się uczniem tak, by to, co go spotyka w tych młodych na przykład, nie zwalało go z nóg. Ale zadbanie o siebie, to nie tylko wła... to jest to, jest to, że, że będę w kontakcie ze sobą, będę Ci, Boże, prosić o łaskę, to inne, no, będzie na łatwo iść w tym brzemieniu na trudnych mm -hmm, rzeczy. Mm -hmm. Łatwo chodzi... Że do udźwignięcia to będzie. A jeśli tego nie, no to, to możemy się, jak się trochę, powypalać w kościele. Wielu kapłanów, wielu świeckich. Powypalać, nie mam siły. Bo często zewangelizuję wszystkich, a zapomniałem o, o sobie. To widać też. Ja doświadczam w pracy, że czasami, uu, 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 jak już czuję, że moja somatyka mi daje znać, oj, co tam, tam coś kuję coś. Uuu, dużo. Bo porusza mnie w pracy wiele. Dużo, ojej, Asia, Asia. W świątynie trzeba zadbać, trzeba się wyspać, trzeba coś. A to czasem jest Niełatwe. Po tym spotkaniu, ostatnie zdanie. Oczywiście należy do mnie, czyli do kościoła, do księdza. O, dobra. No, kiedyś jeszcze bym powiedziała: O ja się znowu, a teraz przyjmuję, bo Nie. jestem przy sobie. No. Ale co, co chcę powiedzieć? W tym momencie, po tej naszej rozmowie, mm. po tym naszym spotkaniu, jestem zwolennikiem, nawet wbrew nauczaniu kościoła, jestem zwolennikiem ym, rozwoju y, klonowania. <grym> <grym> tak. <grym> Żeby taką Asię można było sklonować mm. i tak w różne mm. miejsca y, y, porozwozić wow. troszkę, nie? No, mm. i mm. myślę, że, że y, potrzeba takich osób mm. nam w kościele, bardzo świadomych będących w kościele. Widzących to, co się dzieje, i też rozumiejących, tak mm. że rozumiem to, co się dzieje, ale że też mogę coś zrobić nie? na mm -hmm. tyle, ile mogę. Na tyle, ile nie? mogę. I jest to autentyczne i bardzo potrzebne. Mm, mm. Dzięki. A, a sam tego doświadczam, chociażby w naszym spotkaniu, że jest to mm. dobre i potrzebne. Mm. 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 Dzięki, dzięki za to, bo to też umacnia. To daje mi w moim różnym napięciu, ile to jest aśkowe, a ile to takie, żeby, żeby powiedzieć: Panie Boże, bądź tym wszystkim tak, prowadź, żebym ja ciebie nie sobą nie przysłaniała. Bo jak będą czasem zgrzyty, że to nie jakieś moje racje, tylko w imię nas, czyli Kościoła. Twoje, moje w imię. Więc to, żeby tak nie przysłaniać, a to co moje to robię, tak? Mnie odpali i powiem, kurczę, w jakiej sprawie, w mojej sprawie teraz wnoszę, a to w sprawie tego. I tak jakby trochę ważę w jakiejś sprawie. Bo czasami tak odpalni, kochani Franki, dzięki za to też, że jak mnie odpala, to, to się zwali, mogę zetrzeć. Teraz z ojcem Grzegorzem cały czas. I ojciec tak fajnie powiedział: bo trochę jakiś miałam zgrzyt, i tak jakby ten żyg na niego, bo w imię kościoła: no jest, kapana, mam teraz w mojej sprawie, wolności mu tam wyrzygałam. I Potem takie fajne: A e, co ty masz do mnie? Do ciebie Oj, czy nic? Ale do kościoła mama, to kurczę jakiś. A my też tworzymy, no i dlatego przyszedł taka bieda kościoła do takiego kościoła, i tak. A my ten kościół tworzymy. I to jest też takie wolne, wolne, bezpieczne miejsce, gdzie ja mogę ryzykować. Myślę, że i tak już nas nikt nie ogląda. <głos> <głos> ponieważ, ponieważ już tak. Tak, troszkę... tak. Jeszcze nas ta powycinają, po, po obcinają, ładnie nie, nie. zrobią. Dokładnie, tak. Co ciekawszy kąs Kąski. Tak. No, dziękuję ci bardzo. Dzięki. Bardzo. Dzięki. I co Chodźmy zrobić coś dobrego. Tak. Nie? Tak. Chodźmy zrobić coś dobrego i do zobaczenia w tych naszych przestrzeniach życia. No. Dzięki. Dzięki, Dzięki bardzo. Dopijemy resztę kawy? Tak. Czy? A to, to się, cały się cały czas zimna. nagrywa. Chyba. Ja już. Ta, o tak. Tak.